pyk, 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 test, 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 test. Dobra, także w siódmym odcinku będzie model, który pokaże, jak pewne rzeczy, które dzieją się w okolicy nas, nie są przypadkowe. Dobra, model, prawdziwy model, dobra. To jest pierwsze, drugie, popatrzymy też na portfolia różnego typu i pokażę tutaj mniej więcej, jak powiedzmy widać monety, które mogłyby być w przyszłej hoście. Jakimi kategoriami byśmy się mieli tutaj spodziewać. I oczywiście różne newsy z okolic, a także dosyć dużo wiadomości dostałem na temat kiepskiej kondycji firm w Polsce. Czyli wszystko się układa pod nasze usprawiedliwienie. Więc jeżeli nadal tutaj jesteś i myślisz, że tutaj będą są jakieś dziwne rzeczy, to prawdopodobnie filtr dla skamieniałych nie zadziałał na ciebie zbyt dobrze. Pamiętaj, że żółte rowerki jeżdżą tutaj, kuny rzucają mięsem, a stare baby z Chin klepią wszystkich po tyłkach. Ruszamy. Witam wszystkich, zaczynamy. Także dzisiaj tematy będą takie, jakie powiedziałem. Wszystko, co tutaj powiem, oczywiście nie jest poradą inwestycyjną, a my już zaczynamy tutaj od sprzęglenia. Więc dzisiaj nie będę mówić za dużo, o Bitcoinie tutaj nie ma. Bardziej nadal myślę, tak jak według tego porannego update'u, że będziemy tutaj śmigać do dołu. Pytanie tylko, czy zatrzyma nas tutaj strefa 26 do 25700, tak? To, co pokazywałem rano na update. Wszystko, po prostu teraz najwięcej rzeczy, jak patrzycie, to sobie włączcie właśnie ten CoinGlass, to jest za darmo i patrzcie sobie na liquidation. Tutaj wchodzicie liquidation map, odświeżcie sobie i zobaczcie, jak market maker zgarnia kasę. Zobaczcie, tutaj są teraz likwidacje ludzi, którzy poładowali się. Spójrzcie, ilu jest takich ludzi. Patrzcie, tutaj jest na zoom in. Tutaj, zobaczcie, ile jest takich ludzi. Poładowali się wszyscy, co po prostu stawiają to jak na ruletkę. Wszyscy się poładowali. I longi, i shorty. Kto bardziej ma rację, kto więcej ma w płucach i w ogóle. I zobaczcie, market maker cofa się tutaj po likwidację longów, zaczynające się od 26420, a kończącą się bardzo ładnie na 26240. Weźmy sobie 26, to jest 420, tak? Jakoś tak? Kończy się na 20 ile? Kończy się na 20 mniej więcej 250, powiedzmy tak, 250 tutaj. Ok, o gdzieś w tym miejscu. I tutaj mnóstwo ludzi się porozumiało. Zobaczcie, dziwnym trafem 1272 znajduje się właśnie w tym miejscu, tak? Więc jakbyśmy mieli ciągnąć tą korektę, jak wypadliśmy tutaj z tego momentu, na większej osi czasu, zobaczcie, o tutaj w tym miejscu, jakbyśmy mieli ciągnąć tutaj tę korektę do tego właśnie przedziału 26, coś takiego, no to te likwidacje bardzo by nam pomogły. Ale tak jak tutaj według Andrzejkowej szkoły, wydaje mi się, że też może być tak, że możemy mieć tutaj te zejście na te likwidacje, następnie znowu do góry, znowu próba i po prostu kto wygra tę walkę, w tym momencie wtedy byłoby wyrwanie. Czyli trochę bokiem byśmy poszli, aż wreszcie ktoś zdecydowałby, że już na tej pozycji jesteśmy wysoko i czas zejść na kolejny próg, powiedzmy Fibonacci, tak? Tak tutaj właśnie taką teorię tutaj tworzymy. Dobra, to tyle. Nic się nie zmieniło na coinach za bardzo, wszystko idzie tutaj bokiem. Może na weekendzie coś pójdzie. Awe na razie bardzo ładnie zrytestowało nam tutaj tą trend linię. No nie do końca. Bardziej Awe widzę, że jak już mamy tutaj niższy ten dołek, że to jest AB i teraz lecimy na C, czyli byśmy te B zrobili, to by było bardzo dobrze. A następnie SRU na C, dobra? Tylko akurat tutaj 57 to jest dosyć sporo. Bardziej bym patrzył na level mniej więcej tutaj, około 60. Ok, około 60. Byśmy tutaj spadli, tu by było nasze B i wtedy byśmy spróbowali to przebić, tak? Tutaj ten opór. No jakby się udało, to słuchajcie, wbrew pozorom, wbrew wszystkiemu, co mamy tutaj widzieć, kataklizm i w ogóle,
S&P poszło też by do góry. Jeszcze tylko zobaczymy sobie S&P i spadam, bo i tak dzisiaj pewnie będzie gadka o monetach i tak różnych rzeczach, więc chcę po prostu polecieć tutaj z tym materiałem. Zobaczymy, czy idziemy w kierunku naszego gapu. Już bardzo blisko. Zobaczcie, w tej chwili to płynność będziemy brać. Jeżeli bralibyśmy płynność, to troszeczkę niżej jest gap i VWAP. To by było świetnie, jakbyśmy zrobili coś takiego, a następnie coś takiego, to słuchajcie, według mnie zaczynamy rajd na all time high, jak to było poprzednio, gdyż też tam było już prognozowane, że spadniemy, że już w ogóle i nagle ciach. To jest coś dużo rączek do góry, jest, czyżbym nawijał bez czegoś, zaraz momencik. Na pewno witam wszystkie ciekawe, przychodzi bokiem. Tutaj, afera wizowa, nie wiem za bardzo co chodzi z aferą wizową, ale to też o podobnych rzeczach będę dzisiaj też mówił. Także wydaje mi się, że wiem dlaczego te UFO jest podawane wszędzie. Dobra, to tyle, później dokończymy tę rzecz, dobra? Dobra, idziemy. Taki dobry mem, ja pierdzielę. Mamy informacje, które doprowadzą aresztowania Hillary Clinton. 5 godzin później. Ja pierdzielę, to jest, nie wiem, mem tego tygodnia, bym powiedział, mem tego tygodnia. Słuchajcie, bardzo nam tutaj pomoże awaria całego systemu finansowego. Wydaje mi się, że ta awaria będzie w 2025 roku, może pod koniec czwartego roku. Czyli te rok, półtorej, tak jak mówię. Dlatego jeżeli ta awaria, oni mówią nam o tej awarii, to jest raport, najnowszy raport z 18 września 2023 roku, z tego miesiąca tego roku, pokazuje ile i jakie są, ile, no nie do końca ile, bo oni nie wierzą, jak krąży pieniądz, w sensie ile derywatyw jest. I pamiętacie, kiedyś pokazywałem takie rysuneczki właśnie, ile jest derywatyw. I o to chodzi, że tutaj wychodzi, że może być ogromna, zobaczcie, to tak jak, wiecie, regulatorzy oglądają jakieś tam konta bankowe na przykład i tak, wszystko jest w porządku, wszystko w porządku. Wydaje mi się, że my odbieramy tych ludzi, tych regulatorów, że no oni nic nie robią, prawda, że oni nic nie potrafią ogarnąć, że jak mówią, że jest dobrze, za chwilę jest źle i tyle. Wydaje mi się, że oni tego nie wiedzą. Śmiem twierdzić, że oni tego nie wiedzą. Po prostu nie wiedzą tego. Nie wiedzą tego. I dlatego nie potrafią odczytywać tych rzeczy i według nich wszystko jest w porządku, bo tak naprawdę to leci w gruzach. Zobaczcie, jakie tutaj są na przykład hedging. Zobaczcie, to są derywatywy, powiedzmy hedging, ok, opisany. Że mamy balance sheet, tak? Assets i liabilities, tyle dolarów, tyle na FX reserve, następnie FX swaps, hedge, czyli kolejna derywatywa mi się wydaje od tego. Od tego dochodzi kolejna derywatywa hedging plus arbitraż, czyli od tego hedge'u i jeszcze wstawiania opcji, jeszcze derywatywa. Od tego odchodzi arbitraż market making. Tutaj tworzy się w ogóle oddzielne pole inwestowania i nie wiem, ale dla mnie jest to już takie gubiące tutaj, że wątpię, iż oni wiedzą, co do kogo należy. I chcę tutaj powiedzieć, jak kiedyś na odcinku na wiadomościach pokazywałem, że jedne akcje służą do zabezpieczenia innych akcji, a następnie fundusze, powiedzmy, emerytalne wypożyczają swoje, powiedzmy, akcje innym podmiotom, które na przykład mogą zastawić te akcje, żeby dostać dolary, żeby mieć na finansowanie na przykład do swojego państwa, a muszą potem to wszystko zwrócić. Jeżeli w tym temacie jeden tutaj ktoś nawali, albo ten delikwent się zawinie, bam, wszyscy zakładają stratę. A pamiętajcie, że są te warunki, są tak napięte w tej chwili, tak napięte, że nie wiem, tam ktoś dał dobry komentarz, że kręcą Big Short 2. Mi się wydaje, że jesteśmy statystami w The Big Short 2, mi się wydaje. Także to może nam pomóc, to może być niezłe pierdzielnięcie. I teraz, co robić w takim pierdzielnięciu? Wczoraj tak myślałem. To powiem wam, że dla mnie są tylko trzy ratunki. Okay? Po pierwsze, będzie to złoto. A, trzy ratunki i tak dla sprostowania. Nie liczy się wartość tych rzeczy. Ok? Nie liczy się wartość tych rzeczy. Więc złoto. Ja tu piszę pół po angielsku, więc złoto, srebro, okay, i bitcoin.
Ethereum jako ekosystem też przeżyje, bo jest zbyt duży, więc może być, dobra? I tutaj bym jeszcze powiedział, że może być fizyczna gotówka, dobra, ale fizyczna gotówka, jednak nie wiem, co spowoduje, bo ten crash spowoduje na przykład przeciążenie się, powiedzmy, opcji. Po prostu to wszystko zniknie, zginie. Tak jak w The Big Short, co tłumaczyli o tym, że na tym, co byli przy tym stole i tam zakłady robione były i ten zakładał się, że na przykład celnie czerwone, a od tego czerwonego ktoś to z boku i powiedział, zakładam się, że on celnie te czerwone, a ktoś nie, że nie celnie. I na ten zakład ktoś obok robił jeszcze jeden zakład, a na ich zakład ktoś z boku robił zakład, a na tych trojga jeszcze ktoś tam robił zakład. I jak ten nie celnął, wszystko się posypało. Tak jak było to w 2008 roku. I tutaj może być bardzo podobnie. Więc wtedy pamiętam, że cash is the king. Kasa była po prostu w tym, więc wydaje mi się, że żywa gotówka, patrząc na taki system. A w złoto, srebro i ten, i na przykład bitcoin, straciłyby, no tak mi się wydaje, że na przykład mogłyby stracić, ale przeżyłyby i wypłynęły bardzo szybko do góry. Ok? Czyli ktoś, kto ma takie różnego typu jakieś akcje, derywatywy, opcje, coś tam popłynąłby w ogóle w całości, likwidacja, a inni ludzie po prostu by nieźle na tym szli, bo jakby zobaczyli, jakby wiara zobaczyła, że właśnie wracamy do jakby złota stabilnego, srebra stabilnego, BTC jako sama w sobie jest, nie może nadrukować tej waluty, no to automatycznie zaczęłyby zyskiwać i w czasie kryzysu złoto, na przykład jak pokazywałem wcześniej, idzie do góry, tak? Więc byłoby też podobnie, mi się wydaje, z Bitcoinem. Tu jeszcze tylko się cofnijmy na chwileczkę do NFT-ków, to jeszcze powiem chwileczkę. Tutaj mi podesłał, nie pamiętam, kto to był, nie pamiętam za bardzo. Chodzi o znaczki, to chyba MB, chyba Trade, mi się wydaje, tak? I ten, i kolejne wydanie będą to foldery w dniu 25 września o godzinie 8 rano. I teraz tak, zobaczcie, Polska Poczta wydaje te NFT-ki i te znaczki. I tam, i nie mówiłam po co, to na co, to komu. To będą nowe kolekcjonerskie, powiedzmy, pozycje. I dużo ludzi doszukuje się utilities, ale tak jak ja dzisiaj tam właśnie rozmawiałem z nim, to wydaje mi się, że będzie to nie tyle co utility, tylko po prostu znaczek kolekcjonerski Poczty Polskiej NFT. I pomyślcie sobie, za 15 lat albo 20, na przykład wasze, nie wiem, dziecko albo wy, albo tam w zależności lat macie, będzie miało taki znaczek i to będzie znaczek niepowtarzalny, bo ten NFT, który wyszedł w tym roku, że dopiero NFT-ki startowały, to będzie pierwszy znaczek z kolekcji NFT. Powiedzmy za 50 lat, ktoś powie, wow, bo wszystko będzie prawdopodobnie na online blockchainie w ogóle, ktoś powie, wow, masz ten pierwszy niepodrabialny, tu zaznaczam, niepodrabialny znaczek NFT, wow. Także to może być grube, to może być grube, to może być czyste kolekcjonerski po prostu szał-ciał. Warto się tym zainteresować, już z powodu takiego tutaj szału. Krótki raport z placu boju. W 2020 roku czas oczekiwania na półprodukty w mojej branży wynosił 700 dni, czyli lead time przepływu od manufacturing do suppliera, do odbiorcy. 700 dni. Aktualnie 95% asortymentu zamawianego dziś wysyłane jest instant, bez czasu oczekiwania. Tyle. Chiny są w towarze po sufit. Pamiętacie, jak mówiliśmy o tym, że jeżeli rośnie import, ok, a nie rośnie eksport, to znaczy, że coś jest nie halo, tak? Jeżeli rośnie sam eksport, natomiast import w ogóle nie rośnie, to znaczy, że ten eksport bardzo szybko się jest super demand, ale to wszystko siądzie, ponieważ nie ma z czego tej zupy zrobić dalej. Dlatego te wskaźniki powinny mniej więcej operować w tych samych miejscach, prawda? I na jeden i na drugi trzeba patrzeć, bo po prostu dwa się trzyma. Czyta. I często w różnych szkołach, powiedzmy, ekonomicznych, na różnych zajęciach ekonomicznych, jak na przykład ja miałem różne ekonomiczne zajęcia, zawsze prowadzący przynajmniej zwraca uwagę na eksport, że eksport, wtedy kraj silny stoi. No i teraz widzimy, że dużo ludzi jest w błędzie z takich, powiedzmy, prostych różnych ekonomii. Bardzo, bardzo w błędzie. Widzimy te wskaźniki, trzeba. Także, zobaczcie, Chiny są w towarze po sufit. Dodamy, że w czasach przeplandekowych lead time wynosił 60 do 120 dni, czyli też nie było odbioru, ok? A wszyscy produkowali na magazyn. Szybko było, prawda? Szybko było. Mało tego, my też nie chcemy tego kupować,
bo sami jesteśmy w towarze po uszy, a klienci nie chcą od nas odbierać gotowych produktów, bo sami mają ogromne stoki, czyli jest zablokowanie. Jest, pamiętacie, jak na tych amerykańskich wykresach pokazywałem inventories, że inventories są pełne załadowane i nie ma za bardzo jak tego sprzedawać, więc Chiny muszą produkować na magazyn, bo nie ma odbioru, nie ma zamówień. No i zobaczcie, to jest na całym świecie. Gotowych produktów, bo sami mają ogromne stoki. Raporty finansowe na koniec roku dopiero pokażą, jaki to był zły rok i myślę, że dopiero wtedy zobaczymy kaskadowe spadki na giełdzie. Czyli pod koniec roku, no wszyscy się zbliżamy tutaj razem z Fedem i z wszystkimi do tego momentu, w którym wydaje mi się, że, no nie wiem, ja myślę, że mamy miesiąc, może dwa miesiące i będzie zgrzyt. Wydaje mi się, że do końca roku, tylko że raporty finansowe są w ostatnim kwartale, tak, roku, więc to są takie, powiedzmy, w zależności od firmy, tak? I wtedy byłoby to właśnie pierdzielnięcie, ale spójrzcie, myśmy mówili o tym mniej więcej, powiedzmy, jak była tylko jedna lampka, ok? Następnie ustanowiliśmy więcej targety, dlaczego? I jak już zbliżamy się do tego, powiedzmy, momentu, to byśmy tutaj mniej więcej byli, tak? Zbliżamy się do tego momentu, crashu, to zobaczcie, pojawia się kolejna wiadomość. Pojawia się jakiś tutaj, nie wiem, Bank of International Settlements raport, ten o tych derywatywach, tak? Pojawia się, powiedzmy, to, że firmy siadają. Pojawia się, nie wiem, groźba, że, nie wiem, będzie jakaś plandeka. Pojawia się, nie wiem, coś kolejnego. Nagle, ni stąd, ni zowąd takie rzeczy się pojawiają. Okej, okay, nagle. Także ciekawa jeszcze rzecz taka tutaj jest. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, okej, okay, bo może będziecie więcej o tym wiedzieć. W komentarzach tutaj na Telegramie i na YouTube. Chodzi o to, że bardzo dużo skupowanych jest z Norwegii elektrycznych samochodów. I tutaj jest handel podejrzewany, że w Azerbejdżanie chyba tak jest zero, nie mają oni tam produkcji, więc jest tak zero i jest to strefa przerzutowa do Rosji, mi się wydaje. Znaczy mi się wydaje, według tego kogoś. Także dajcie znać, czy akurat nie wiem, może jak sprzedajecie takie auto w Norwegii albo coś tam, albo sami sprzedajecie, to czy, nie wiem, można by było zaczepić jakiś, nie wiem, powiedzmy route trace, jakiś, nie wiem, GPS albo find my car, coś takiego, że możemy zobaczyć, gdzie jadą te wszystkie właśnie elektryki, gdzie i takie coś jest. To była bardzo ważna informacja. Jakby dało radę, jak ktoś ma takie możliwości, nie wiem, czy na przykład, nie wiem, jak czasami nie wylogowuje się, wiecie, profil auta i coś takiego, można wtedy wpisać, nie wiem, takie coś mają, chyba Tesla chyba mają takie coś, tak? Nie, za bardzo nie znam się na tym. Apple, spójrzcie, DeFi Wars atakuje. Apple partneruje się z Goldman Sachs i planują odpalenie Stock Trading Future for Apple Devices. Ok? Zobaczcie, tak jak mówiłem w DeFi Wars 3, duże banki, duże korporacje i rząd. Oni zaczną się gryźć tutaj sami. To jest trzecia. W drugiej części małe i średnie korporacje zaczęły się gryźć. W pierwszej części oni wszyscy byli na nas. Teraz ci są bardziej z nami, bo wiedzą, że ci wygryzą ich bardzo pięknie. Pamiętajcie, że o DeFi Wars teorii zacząłem mówić w 2020 roku. I to jest takie małe takie sprostowanie, bo tam widziałem taką dyskusję, ktoś mi podesłał jakieś screeny, że folia, że ja to w ogóle ja pierdzielę, że ja nie powinienem w ogóle takich rzeczy robić, ten w ogóle. I to mi tylko tak pokazuje, że często wyprzedzamy w ogóle historię i one naprawdę wyglądają tępie. Tak jak, pamiętacie, jak mówiłem, że małe banki mają upaść? Ktoś powiedział, co ty gary w ogóle, stary, co? I tego było od metra. I momencik, od metra. Trzeba zobaczyć tylko, czy mam głośność dobrze ustawioną, bo tutaj chyba dobrą. Od metra. I o to chodzi, że często te, jeżeli teoria, która ma, powiedzmy, proces rozpisany, proces bardzo czysto widać, to teoria ma bardzo dużą rację bytu. Rozumiemy? I dlatego częściowo ludzie nie umieją jakby zmapować podstawowego procesu, tylko bardziej ich interesuje to, co jest teraz. Okay? A jeżeli teraz tutaj nie widać
tego, co na przykład będzie w kroku trzecim, tak? No to wtedy nie bardzo tutaj rozumieją takie rzeczy. Więc w ogóle tego nie wiedzą. Dlatego wychodzi, że to jest folia, to jest tutaj, nie wiem, mówienie jakichś dyrdymałów, takich innych rzeczy. I właśnie o to chodzi, że trzeba umieć zmapować takie procesy, żeby widać, co wchodzi do tej zupy, okay? Co wchodzi do tej zupy, a co wychodzi z tej zupy. I takie mapowanie na przykład nazywa się metodą SIPOC, czyli SIPOC, sorry, nie SPICO, tylko zaraz, pomyliłem się. O, SIPOC, czyli supplier, czyli ten, kto dodaje ingrediensy, ten, co dostarcza ingrediensy, input, co wchodzi do tej zupy, sam proces, co wychodzi i jaki jest klient przyszłego. I po prostu taki proces się rozpisuje i wtedy bardzo dużo rzeczy jesteśmy w stanie z niego zrozumieć. Bardzo. Dalej idziemy. Firma zatrudniająca kilka tysięcy ludzi w Polsce w kilku oddziałach zamyka się do końca 2024. I znowu, mamy, to jest tylko jedna wiadomość z wielu, jakie dostałem, że dużo firm zaczyna dawać koniec umów, jakieś tam, nie wiem, przykładowe końce działalności, nie wiem, po prostu dużo bardzo informacji mi napłynęło. Jakieś tam firmy, które są od powiedzmy 90 lat na przykład, nagle jest bardzo kiepsko, nagle ledwo przędą, ledwo i zastanawiają się, czy po prostu w przyszłym roku nie pójdą z torbami. Czyli jest bardzo dużo tego typu rzeczy i w kilku oddziałach zamyka się na przykład do końca 2024 roku. Ludzie już dostali wypowiedzenia, info z wysokiego szczebla, produkcja ma być powoli wygaszana, pracownicy zwalniani. Dużo bardzo jest w okolicach właśnie końca 2024, czyli potwierdza się, że w 2025 byłby nasz ten pik tego wszystkiego, no i wtedy byłoby bardzo srogo. Ja tutaj myślę, że w 2025 widzielibyśmy kryzys finansowy, kryzys w ogóle gospodarczy, kryzys polityczny i kryzys social unrest, czyli burdy, włamania i wszystko. I zanim ktoś powie, że jest to teoria spiskowa, albo jakaś tam teoria spiskowa, sorry, folia, okay, bo teorie spiskowe to są tylko nazywane przez ludzi, którzy mają bardzo wąski aspekt widoczności i nie widzą czegoś dalej, tak? I jest taka metoda właśnie, taka metodyka, która pokazuje, że to wszystko może się stać. Ale jeszcze zaraz do tego dojdziemy. To zaraz od tego zaczniemy. Zobaczcie, uwaga na Binance, Binance Scam. Coś się stało, że wysyłane są SMS-y przez Binance, niby, i tutaj trzeba się zalogować i żeby wejść na biacene.com, żeby coś tam. Także uważajcie na takie SMS-y, dobra, na takie SMS-y. Tutaj widzę, rączki do góry są, ale ja dopiero później je dam. Na razie w ogóle nie zwracam to uwagi. Tak samo jak i komentarze, na razie też nie czytam. Dopiero później będziemy lecieć przez nie, dobra? Spójrzcie, przeczytam wam to i zobaczcie, gdzie teraz jesteśmy w sytuacji. I jakie zdarzenia typowo losowe nagle nie są takie losowe. Więc jest to układ w Rapallo w 1922 roku. Tak przekręcę tylko głowę bokiem, żeby to przeczytać. Bycia ludźmi tego samego wyklonego świata, związek i zrozumieli. Podczas tego spotkania Niemcy, Związek Radziecki podpisały niemiecko-sowiecki układ w Rapallo, na mocy którego zobowiązały się do wzajemnego umorzenia wszelkich reparacji wojennych, do odbudowy relacji dyplomatycznych między obydwoma krajami oraz do zacieśnienia sojuszu handlowego. Wielka Brytania były zaszokowane. Chciałbym tutaj powiedzieć o tym, co się w tej chwili dzieje z politycznym światem, jak reaguje Zieliński na to wszystko i co mówi o Polsce, okej? Pamiętajmy, kto ma największe kontrakty odbudowy. Niemcy w bardzo krótkim czasie stały się największym partnerem handlowym Związku Radzieckiego. Tutaj wystarczy tylko podmieniać pewne nazwy i widzimy, gdzie teraz jesteśmy. Pod wpływem nacisków ze strony Wielkiej Brytanii i Francji Niemcy ponownie stały się wrogie wobec Polski. A przyjaźń z niezwiązkiem, powiedzmy, radzieckim oznaczała nie tylko wiele korzyści płynących dla obu stron z wymiany handlowej, lecz także na polu politycznym i militarnym. Miała na celu osłabienie Polski. Co ze strony Wielkiej Brytanii, Wehrmachtu, Hans, bla, 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 bla. Także zobaczcie. Pamiętajmy, od czego wybuchł ten w ogóle konflikt i kto tak naprawdę tam wieszczy powstanie swojego państwa. Bingo!
jakie wojska mamy w Polsce. Nieźle, co? Ale to jeszcze nie koniec, jeszcze nie koniec. Jest coś takiego, jak plan Clowarda i Pivena, znaczy Cloward and Piven, to jest mąż z żoną, tak? Jest to Richard Cloward, to był profesor na Columbia University i on razem ze swoją żoną zrobili taki model, który miał służyć do upadku kapitalizmu, przyspieszającego upadku kapitalizmu. I o to chodzi, że poprzez znaczący dług i socjale te wszystkie systemy, jakie są w państwie, po prostu siadały. Okay? W 1966 roku bogaci elity, wiecie, socjale trzymane są po to, żeby była ta siatka bezpieczeństwa dla biednych ludzi. Pytanie dlaczego? Dlatego, że jeżeli biedni ludzie stracą wszystko, to wtedy wzniosą rebelię. A jak wzniosą rebelię, nie będzie można ich zatrzymać. Więc to, że mamy takie socjale, zapomogi, jakieś te, to jest wszystko po to, żeby elity czuły się bezpiecznie, że nie będzie burdy. No zobaczcie, nie ma większych burd, tak? Ale tak jak we Francji było, w rewolucji francuskiej, odcięli po prostu tych biednych w ogóle, no i wtedy oni weszli i ich działania, ich demand był po prostu bardzo duży. No i oni napisali coś takiego, że właśnie, że jak jest ten safety net, to jest wszystko w porządku, ale jeżeli ktoś chce zakłócić to i zrobić inne rzeczy, no to musi wejść i sabotować ten właśnie system. I wtedy powodują się napięcia geopolityczne, wprowadzenie właśnie destabilizacji i wtedy, jak jest coś takiego się właśnie dzieje, to co mamy kolejne? Ludzie wypadają po prostu na ulicę i zaczyna się dziać, tak? I to wymusza wtedy reformy ekonomiczne, czyli inaczej wprowadzenie tego, co chce się wprowadzić, wprowadzenie zmian, tak? Po prostu nagły, teraz zobaczcie, jest dużo problemów z tym imigrantami, to się w ogóle przykrywa. Temat o imigrantach, nie wiem, czy w ogóle w Polsce jest widoczny, ale do Stanów wpierdziela się bardzo dużo imigrantów. We Włoszech jest już po prostu Meksyk na tej wysepce tam, że już w ogóle przejmują oni wszystko, a w telewizji nic się nie mówi. O czym się mówi w telewizji? O UFO. O UFO się mówi. O UFO. Ok? Więc temat ten zakrywa imigrację. Temat ten zakrywa imigrację. I robią to po to, żeby było cicho i żeby ten ból narastał tam w środku, a następnie po prostu spowodują, że nie wiem, tak jak to było w 2016 roku, 2014-2015 roku, pamiętacie? Tyle tych imigrantów tutaj powstały, potem takie pseudoataki terrorystyczne. Ja to nie wierzę w ogóle, że to tam była Al-Kaida, absolutnie to było raczej dla mnie spreparowane. I dochodzi do tego, że ludzie później błagają rząd, żeby ten zareagował i na przykład wprowadził prawa, które zabierają nam wolności. Czyli potrzebne zmiany. I teraz najlepsze, słuchajcie. Jest taki koleś, nazywa się Saul Alinsky i wydał on książkę, okay, to jest tak na polski przetłumaczyć, Zasady dla radykalistów. I tam padło takie zdanie pewne, żeby, tutaj tylko tak w połowie zacytuję, sprawić, żeby wróg postępował zgodnie ze swoimi zasadami. Co to oznacza? To oznacza, że to, co mamy w polityce teraz. Słuchajcie, każdy polityk, który jest w polityce aktywny, prawdopodobnie tą książkę umie na pamięć. Mało tego, każdy premier, mi się wydaje, zna plan Clowarda i Pivena, czyli Piven, tam nie wiem, jak to się odmienia te imię, i znaczy nazwisko, i oni działają według tego schematu. Nic, co się dzieje, nie jest przypadkowe. Ok, nie jest przypadkowe. Dlatego to, co teraz mówi Zieleński o tym, że o tutaj ten i to, co w Polsce się mówi, dla mnie to jest, nie jest przypadkowe. To jest celowe, żeby wznieść informacje, żeby nie mówiło się o ważnych sprawach. Dla mnie tak to wygląda. I w tym momencie, zobaczcie, jak mamy takie różne przykłady, powiedzmy, jeżeli ten plan polega na tym, żeby stworzyć pospolite ruszenie, by ci ludzie właśnie zaczęli, czyli powiedzmy, weźmy to, rozważmy to na Polskę, dobra?
Polska przyjęła bardzo dużo Ukraińców, tak? Co to spowodowało? Atak na systemy socjalne. Pamiętacie, ile Polaków wspierało? Pamiętacie, ile kasy poszło na to? Prawdopodobnie systemy w Polsce finansowe już, te zapomogowe i te socjalne, są zarąbiście przeciążone. Już są gdzieś tutaj. To powoduje, że agencje w kraju nie wyrabiają się i jest coraz gorzej. Medycyn teraz mówi, że nadal płacą 40 zł za każdego obywatela, tak? I coś tutaj. Czyli ta kasa cały czas tu leci. Ten system jest cały czas drenowany. I drenowany z tego stopnia, że po prostu nie da rady. I teraz zobaczcie sobie, jak to wychodzi. Według tego Alińskiego, to jest system, który żeby sprawić, żeby ten wróg postępował zgodnie ze swoimi zasadami. Patrzcie, mamy wyborców, okay, którym źle się żyje, czyli spowodowali to wszystko, tak? No i jest mało kasy, tak? Coraz większe podatki płacimy, coraz większa inflacja, pseudo podnoszenie kasy, czyli obciążanie pracodawców, obciążanie biznesów, obciążanie wszystkiego, no bo jeżeli sztucznie podnosimy najniższą krajową, to ten ktoś musi płacić coraz więcej, prawda? Coraz więcej. A ludzie mają coraz mniej kasy, więc takie pseudogospodarka tylko idzie, no bo jest pompowana z niczego, nie ma prawdziwej wartości. Więc takie coś jest. I teraz mamy wyborców, dobra, którzy od czego oczekują? Oczekują niższych podatków, oczekują zniesienia jakichś tam, powiedzmy, rzeczy, okej? Albo na przykład wyrównania, że już produkty nie będą drogie i takie tam różne rzeczy. I cała ta sztuka według tego Alińskiego polega na tym, że to są ich wartości. To są ich wartości. To są te wartości. Więc polityk musi te wartości zaakceptować i umieścić w swojej kampanii wyborczej. To jest wszystko w książce napisane. Okej, okay? W książce napisane. W kampanii wyborczej. Jednak w ogóle nie prywatnie nie jest na to nastawiony. Czyli musi kłamać, żeby zdobyć głosy. I ma to w dupie. Dlatego nic się nie zmienia, bo to jest właśnie powielane. To jest model, którego oni są nauczeni. To jest model, którego oni są nauczeni. Mało tego. Jak spojrzy w lustro i widzi swoje cechy, te cechy oddaje swoim wrogom, czyli on jest egoistyczny, powiedzmy złowrogi, jest, nie wiem, komunistą, jest whatever, tak? I jeżeli ktoś dobry startuje, to wszystko przypisywane jest właśnie temu dobremu, wszystkim wrogom swoim, że oni są źli, że oni są tego. I dlatego ludzie są skołowani, głosują na tego, kto jeszcze więcej da tego socjala, a po prostu inni mają problem, żeby się dostać. A potem nic nie jest zrobione, wszystko jest zapominane. Tylko chcę powiedzieć, że to jest model. Nic nowego nie odkryłem, tylko że to jest szkoła, która została wydana tam, nie wiem, w latach 60., 50. I każdy mówi, ale ten model właśnie tego pozbycia się i różnych tych, powiedzmy, imigrantów, którzy, powiedzmy, będą drenować system europejski. Spójrzcie, ta awaria, która w tej chwili jest przyjmowana, wszystko spotyka się w jednej dacie. To od razu nie zostanie załatane, prawda? Od razu nie spowoduje damage'u. Damage będzie gdzieś w jakim mniej więcej roku? Znowu krążymy wokół tej daty. Końcówki 2024, 225, 226. Wokół tej daty. Coraz więcej tych słoneczek się tu robi. Ja spróbuję nagrać odcinek oddzielny w ogóle o tym Klowardzie, żeby pokazać, jak to wygląda, bo bardzo ciekawy. Dzisiaj obejrzałem parę właśnie takich rzeczy i tam poczytałem. I ten bardzo ciekawy, bardzo ciekawy. I zrobię to na takim właśnie podobniku na Polsce, żeby to było widać. Także ciekawe wieści. Dobra, idziemy dalej. Zrzutka, którą tutaj wkleję zaraz, dobra, także nie będziemy tutaj, żeby od razu można było coś dać, więc pauza teraz. Pyk, tutaj jest zrzuteczka i jak coś, to ja potem odczytam te komentarze, chociaż długo tutaj jest, może do wszystkich innym rady. Także tutaj rytm bicia chorego, także mówię, coraz więcej będzie trzeba, będzie trzeba pomagać, bo, a tu tylko 3 dni do końca, więc tyle się uzbiera, będzie dobrze. Gdyż, no zobaczcie, na przykład tutaj, to dziecko potrzebuje tyle szmalu jeszcze, a na przykład my płacimy na to. I spójrzcie, Zieleński celowo to mówił, żeby teraz, tak jak mówiłem, będzie trzęsienie się tym słoikiem, ok? Trzęsienie słoikiem to jest celowo powiedziane, ok? Trzęsienie tym słoikiem, że Polska zła, Polska coś, i żebyśmy nie suportowali już niczego, nie myśleli o niczym innym, tylko o agresji na Ukraińców tutaj.
prawda? I mało tego, 3 dni temu pokazałem, że w ambasadzie amerykańskiej pojawiła się dla kogoś, kto chce supportować granty na program 50 tysięcy dolarów, żeby rozpocząć kampanię medialną, żeby Ukraińcy wracali do kraju i w ogóle. Pomyślcie, nagle te wszystkie wiadomości się razem układają. Ciekawe, co to jest? Ja pierdzielę. To jest, czasami już nie mam czasu, żeby siedzieć, to łączyć to wszystko, bo jest tyle tego wszystkiego, oh my god. Dobra, zrzutka będzie też jeszcze na YouTube oczywiście, teraz na Telegramie, jedziemy dalej. Fear and greed, bla 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 bla, pięknie. Dzisiaj pięknie, no tak, Loom, ale wypierdzielił. Front też, właśnie Pepe zaczyna też iść. Tutaj część z tych coinów może przejdziemy, ale to za chwileczkę. Wrócimy do fronta tutaj, widzisz, front powraca cały czas, czyli tutaj sporo kasy jest, chociaż nie wyświetlą mi się na wolumenach właśnie. Trochę dziwne. Są takie, to chyba są tylko takie strzały po prostu pojedyncze takich wyjść. Uwaga na tutaj, Kanga przeprowadza znowu scam alert. Chodzi tutaj o fałszywe kryptowaluty. Wiecie, jak ktoś, ostatnio też ktoś do mnie zagadał, tam dostał jakieś monety. Ja na przykład dostałem jakieś NFT-ki też niedawno, warte 195 tysięcy dolarów. Oczywiście to scam. Bo żeby można było coś zrobić, jest od razu napisany w nazwie adres strony, tak? I ten. I na tym adresie, jak podłączam taki wallet, dziękuję, do widzenia. Ale o to chodzi, że tutaj na przykład, tutaj, powiedzmy, że ktoś Wam wysyła USDT za coś tam i jest to USDT stworzone, nie jest to oryginalny łańcuch USDT, znaczy ten, kontrakt USDT, tylko fejkowy i dopiero wtedy tylko możecie zobaczyć, że są fejkowe USDT. Jak? Będziecie próbowali je sprzedać lub jeżeli macie USDT prawdziwy na swoim wallecie i wtedy widać, że macie 2 razy USDT, więc jeden z nich jest fałszywy, tak? Ten, co wy mieliście, jest prawdziwy, a ten nowy jest fałszywy. I ten. Także nie dajcie się nabrać. Pamiętajcie, skamowe monety po nie wiem, po 100 tysięcy, po 50 tysięcy, po coś tam, to one zaraz znikną. Tam jest dzień, dwa i nagle z 2 milionów, powiedzmy, dolarów robi się zero. Nie ma, znika, bo zaraz baza danych jest update'owana i po prostu znika, tak? Albo możecie podłączyć na przykład pod Debank, albo pod Zeriona Wallet i oni tam odfiltrowują takie rzeczy. No i dobra, kolejna historia, jak dojechano kosztami małych przedsiębiorców. Także zobaczcie, to są takie, tutaj trzeba w ogóle zrobić takie parę punktów. Pierwszy punkt jest taki, że wielu przedsiębiorców otworzyło swoje biznesy po 2010 roku, do 2023 roku. Po 2010 roku, jak ktoś otwierał w ogóle w 2012 roku mniej więcej, to jest to w Polsce cały czas do góry. Hossa bez granic, okej? Okay? Dużo ludzi, którzy pokończyli powiedzmy 20 lat, 25 lat i dopiero zaczęli pracować jako pierwsze prace, czyli mają już 10 lat stażu powiedzmy od 2013 roku, wydaje im się, że jest to po prostu, tak wygląda rynek, że pracy jest pełno, jest wszystko pięknie. Tak było w Irlandii też, tak? Jest pięknie. I dla nich to będzie największe zaskoczenie, okej? Okay? Ludzie, którzy myślą, że tak wygląda życie, srogo się pomylą. Uwierzcie mi, srogo. Jak ktoś skakał z roboty na robotę bez budowania momentu obrotowego, okej? Okay? Tak jak ja skakałem z roboty na robotę, ale ja cały czas budowałem moment obrotowy przed, w trakcie, już jak miałem pracę i po, okej? Okay? To będzie kataklizm. A to są najwięcej tych ludzi właśnie nabrało kredytów na wszystko, dookoła. Nawet sztuczne kutasy i sztuczne dupy. Wszystko. Wszystko. Okej? Okay? Druga sprawa. Bardzo dużo ludzi poległo ekonomicznie na tym, że zaufało w różnego typu programy i piękne rzeczy. I to wysłało negatywny sygnał, błędny sygnał do ekonomii i na przykład powiedzmy Marek otworzył stolarnię, bo myślał, że będzie się wszystko rozwijało, a te wszystko się rozwijało było tylko na przykład z jakiegoś tam programu grantowego, jak 2% na przykład, ne? Pootwierano firmy, powiedzmy, okay, a następnie grant się kończy, firmy do piachu. Na przykład to się dzieje teraz w Stanach z tymi trakami, tak, z tymi samochodami. W Irlandii tak samo było. Wartości samochodów pospadały pod 40, nawet 70%. Także bardzo tutaj ciekawie się robi. Ciekawie, no, interesująco po prostu, w sensie jak to dalej będzie. Ale tutaj właśnie ludzie bankrutują, plajtują. Zetli. Pamiętajcie, Zetli bardzo dużo partneruje się z różnymi tutaj firmami. Teraz mają z Transmira.
tutaj partnership i będzie można robić to, co właśnie technologia NFT zakłada, czyli będzie można mieć wirtualną replikę swoich fizycznych asetów. Różne, wiecie, kluby, tutaj, ten. Pewnie dążenie jest do tego, żeby na stadionie na przykład wirtualnym mieć swoje koszulki i w ogóle, no nie wiem, Zetli bardzo głęboko uderza w takie community-based Web3 w ogóle hype'y, także nie wiem, warto mieć uwagę na tym, warto mieć uwagę na tym. Experience Live Gaming, VR, AR, czyli no nie wiem, według mnie wszystkie te technologie dopiero nadchodzą i jak ktoś już się ustanawia tutaj, to może być grubo. W Japonii 500 bilionów, czyli miliardów na nasze, banking giant Nomura odpala Bitcoin Adoption Fund, żeby z tego zainteresować instytucjonalnych inwestorów. Jesteśmy coraz bliżej. To jest bardzo ciekawe. Nie wiem, mBank wysyła pismo, że trzeba napisać, czy ma się do czynienia z kryptowalutami, a jak ma się do czynienia z kryptowalutami, to jest dla firm chyba mi się wydaje tylko, no to wtedy game over, zamykają konto. Ja mam takie pytanie tutaj. Czy trzeba pisać prawdę w tym oświadczeniu? A co jeżeli na przykład ktoś skłamie, powie, że nie ma? Powiedzmy na przykład, ktoś ma konto na Swissborgu, ok, a Swissborg otwiera konto jakby w drugim banku, tam w Szwajcarii, czy tam na Malcie, zależy tam od tego, na imię, nazwisko właśnie. I następnie stąd robione są krypto, powiedzmy, transakcje. Ktoś wpłaca z powrotem na Swissborga, ze Swissborga na konto i bank ten, mBank, widzi to jako to. I wszystko, nie wiem, wydaje mi się, że wszystko jest wtedy legalne. Tak mi się wydaje. Nie mam pojęcia. To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Co tutaj się odpierdziela? Nie wiem. Nie wiem, jakie są, czy są jakieś tutaj kary i w ogóle, jeżeli na przykład powie się nieprawdę. No bo jeżeli powie się nieprawdę, ok, i zamkną wam konto, a powie się prawdę i zamkną wam konto, to nie wiem, jaka jest różnica za bardzo. Taki dziwny ten dokument jest. Nie wiem, kto próbuje coś tutaj osiągnąć, tak? To niby jest napisane, że cały czas są to według Macieja Gregorczyka z kryptoprawo.pl mówi się, że sądy nakazują, żeby takie banki nadal prowadziły te konta i że bank nie może zamknąć. Także nie wiem, jak dostaniecie coś takiego i macie firmę i macie problemy, to tutaj widać, Maciej Gregorczyk się zna na tym, więc można pewnie tym portalu tutaj uderzyć w takie rzeczy. Takie, nie wiem, zobaczcie, Immutable X zaczyna iść do góry. Chodzi o to, że było tam exchange listing. Immutable X według mnie może być bardzo duże, ponieważ jeżeli dojdziemy do Web3 Gaming, które będzie skupiało się na tym, żeby były NFT-ki, a nie na przykład monety, tylko będzie, wiecie, tak jak GTA na przykład zrobi coś takiego, że będą NFT-ki w grze, ale nie będzie walut spekulacyjnych i wtedy to jakby wymusi na Fortnite'owych i tych innych rzeczach, żeby takie rzeczy się po prostu działy, czyli będą NFT-ki, nie będzie spekulacji i ludzie będą mieć na przykład swoje rzeczy na swoich walletach i będą mogli sprzedawać na przykład na OpenSea albo na przykład na takim czymś jak właśnie Immutable X, tak? I te platformy, się wydaje, wtedy zaczną, bardzo będą mieć duże znaczenie. Wszystko się zmienia, jak wyjdzie prawdopodobnie GTA 6. Pamiętacie, jak mówiłem parę tych, nie wiem, te 2 tygodnie temu może, na Unity, że zaczęli charge'ować wszystkich od instalacji i to w ogóle może być problem? No to, to jak rozmawiałem z Arkiem chyba i powiedział mi to przed tym, zanim oni to wyszli, że prezydent, który tutaj przeprasza tych wszystkich, nie pamiętam, Mark Ritten, on był też prezydentem kiedyś w EA, jak to ta sama osoba, nie? I tam spowodował dużo strat. I teraz przyszedł właśnie do Unity i też strat spowodował. I to jest takie zagranie, które oni wydali, że po prostu wszyscy mają problemy teraz z tym, no bo trzeba płacić od instalacji, prawda? A na przykład ci ludzie nie mają czegoś, nie mają tyle kasy. Powiedzmy, że jakiś mniejszy deweloper, jeżeli my ściągniemy grę i ją odinstalujemy, to za każdym razem on musi płacić kasę, Więc Unity wyszło i powie, przepraszamy. I mówi, że no dobra, dobra. I ten Arek mi powiedział, że zobaczysz, wyjdą i powiedzą, no dobra, nie musicie płacić tyle, mniej. Ale nadal opłata zostaje, tak? Nadal opłata zostaje. Więc miał rację, no nie powiem. Dali wyżej, obcięli trochę, ale i tak operacja kasy zostaje. Że będzie 2,5% revenue, albo trzeba będzie install base fee calculation, tak? Czyli tak mniej więcej to by wyglądało.
I no i wracamy do, tutaj do ruskich, czyli Rosja postanowiła, że tymczasowo nałoży restrykcje na eksport diesla i innych rzeczy i ceny paliw, tak? Tutaj podali też właśnie, nie wiadomo ile ten ban będzie tutaj miał wejście, napisane temporary, tak? Także kolejny raz zbliżamy się do naszego eventu, tak? Już wszystko jest zatrzymywane, już wszystkie moce przerobowe tego parowozu zaczynają po prostu tutaj iść w kierunku zatrzymania całej tej gospodarki, tak? I tutaj jest taki, nie wiem, jakiś dziwny ten tutaj przyszedł. W Niemczech wprowadzono zakaz biegania na czas, żeby dzieciom nie było przykro. I tutaj oczywiście mi się wydaje, to jest zmyślona historia tylko po to, żeby znowu coś w szkołach tutaj namieszać. Mówi się, że mój syn wrócił zapłakany i rozważam petycję, żeby zakończyć mierzenie czasu, tak? Mierzenie czasu. Także no nie wiem, nieźle to wygląda, co? Nieźle to wygląda. Takie popierdzielone. Dobra, zaraz zacznę czytać tutaj komentarze, mam ci tylko tutaj przymknąć drzwi lekko. Dobra, możemy ruszać. Dobra. Komentarze. Dobra. Momencik, co tutaj dajesz? A właśnie, zobaczmy te monety. Które to były te monety jeszcze tutaj? Ark Front, właśnie. Zobaczmy, co z tym frontem się tutaj dzieje. Front. Front USDT. Co tutaj się dzieje? Ładne podejście. Troszeczkę już jest za późno na ten ruch. Nie wiem, jaka to jest Frontier, ale to... Czytaj, że wszędzie są... Historie są jakieś chyba większe, mi się wydaje, może na OKX albo na Kukonie. O, na Kukonie. A to był jakiś event był. Mobile versus 3 Launch. O, proszę bardzo. No tak, szkoda, 15.39. No ładnie, także te coiny, które mają konsolidację, weźmy sobie, o, tutaj. I wolumen. Widać, ale nie widać tego na tym. Nie widać tego na moich tutaj wolumenach właśnie. Weźmy sobie tutaj na 2 dni na przykład. Odpalmy, czy taki front się tutaj pojawia na przykład na 2 dniach. O, Immutable X poszedł do góry. Apecoin. No kurna, nie widać tego fronta. Takie chyba pojedyncze strzały tutaj to właśnie są, mi się wydaje. Takie coś. Dobra, czekamy, lecimy fajowo, dobra. Dej giny na tank, dej, nie wiem o co chodzi za bardzo. Hello, jakieś na chore w tankach. Mam smaka na czyste mięso, no ten model właśnie mnie tego. Ciekawe, przechodzimy aferze wizowej, nie wiem za bardzo o co chodzi z aferą wizową. Witam wszystkich. Jak mam mieć dostęp do live'a? Bo widzę na razie same komentarze. No u góry jestem, a to pewnie wiesz. Fajnie by było usprawiedliwienie. Kolorowa rewolucja w Chinach, obalają kanały lewowe. No ten, według tego wywiadu, co był w 2018 roku z tym, z numerem 3 na czarnej liście, czy 2 na czarnej liście, mówił, że Chiny w ciągu 5 lat upadną, będą mieć problemy. I to był 2018-19. No i zobaczcie, jak tego. Dlatego był najbardziej ścigany i uciekł do Stanów Zjednoczonych. Nieźle, co? W tamtym tym. Już tam wtedy było widać, że nie jest grubo. Ahoj, nie pomińmy Roshi Vision od ekosystem Kao, Osak, Black, powtórka z rozrywki, spekulacje, starzy aktorzy w nowym filmie, dobra, widzę, że tutaj troszeczkę spamujesz tutaj. Jak jeszcze raz zobaczę ten, to będzie ban. Dobra, cyk.
Pepe się obudził. Wydaje, zrobili jakąś ankietę. 50% osób niezadowolonych z zakupu elektryka. No ciekawe, właśnie ciekawe, jak z tymi elektrykami jest właśnie. Ciekawe. Norwegowie wymieniają auta elektryczne na nowe co roku, jak Prestige F1. Każdy chce mieć najnowszy rok, co się dzieje, jest ten huk wie. No właśnie takie tutaj rzeczy są, że chyba idą gdzieś tam, w danym kierunku. Widziałem właśnie Kong vs. Godzilla. Jest dobra pompa na foliarzy w wszelkie smaczki. Nie wiem, nie wiem, chyba tego nie widziałem. W gigafabryce Tesli pod Berlinem planują zwiększyć produkcję do 6000 samochodów miesięcznie. Zwiększają też zatrudnienie z 12 do 24 pracowników i sporą część pracowników chcą pozyskać z Polski, co potwierdza obecność na targach pracy, więc przyszłe kawałek dalej. No ciekawe, ciekawe. Jak jeżeli nie będzie odbiorów, no to już widziałem takie zwiększanie produkcji na nic, a Tesla nie ma grantów. Więc jeżeli tylko mówimy o teslowej gigafabryce. Nie, tak, w Teslowie, tak. Także nie wiem, czy akurat to już widziałem wiele takich decyzji, które później po prostu zamykały wszystko. Także nie wiem, zobaczymy. Nie zawsze oni wszystko wiedzą też. A czy padałeś tematy względem wielkich rozwój, gdzie był kończony jakiś etap koniunkturalny? Nie wiem, czy dobrze piszę, ale schodzi się o to, że było kryzysu od 100 lat. Rok przed nim też. Tak, no ja to mówię już o tym od 3 lat. Że ja nie wierzę w to, że była coś jak Hiszpanka, przynajmniej nie była taka, jaką wszyscy opisują, bo na samym końcu były paszporty. Następnie ktoś tam się dokopał, że w 1900 roku, czy coś takiego, pod koniec 800, tak? Czy tam druga, ta rewolucja przemysłowa, też brano ludzi na wojnę, tak? Żeby zredukować, więc nie wiem, to wszystko jest tak samo. Ja znowu patrzę na lata 30. 40, 50, 60 jest wszystko to samo. Wszystko zaczyna po prostu być te same schematy. Także, no nie wiem, tak dla mnie tak to wygląda. I widać, że oni próbują właśnie tego zastępowania. Jak podniecamy się teraz na przykład drukarkami 3D, że drukują domy, a kiedyś były bardzo podobne rzeczy. Dawno temu. Samochody elektryczne dawno temu. A Greta wydobywa z tymi dziećmi małe ziem rzadkich. No możliwe, bardzo możliwe, że razem tamten wydobywają, tylko że dzieci nie wiedzą, że Greta to Greta. Mógłbyś podać źródło Mark Moss. No tak, no to jak wiesz, to możesz pisać. Oglądam wiele filmów różnych ludzi. Mark też to wziął nie sam, tylko przecież znalazł, prawda? W Szkocji podnieśli podatek od wynajmu z 20%. To już tylko wracając. Tylko Mark Moss mówi o Stanach, ja mówię o Polsce, ok? Do 45, w Szkocji podnieśli podatek od wynajmu, co? Z 20% do 45, czy coś takiego, nie wiem, czy przypadkiem, ale chyba w Szkocji, miejmy nadzieję, że ludzie już są... O ja pierdziele, to będzie taki squeeze, że głowa ma. Przy aferze Sasina każdy robił o 70... coś mi się tu skasowało. O właśnie. 7 bańkach danych, a nikt danych wyborców, co powymierali, nie ten. Nie wiem, tutaj ktoś chciał coś powiedzieć. Nie wiem. Głosować, nie wiem, o co chodzi. No, słucham, dobra, witam, co tam? Słuchaj, Maciu, ja chciałem tylko poruszyć, bo Bybit został pogoniony z UK. Nie wiem, czy dostałeś jakąś informację. A to już chyba dawno. To już chyba dawno. Nie. Jest do października 8 nie będzie można zakładać nowych kont, a pozycje wszystkie będą zamknięte do 4 chyba stycznia. Także ja też tam wiszę na paru pozycjach i no, mam nadzieję, że po prostu pozamykam to i wycofam to wszystko. No i nie wiem, czy ktoś wie, czy gra ktoś na polskim Bybicie i co tam wymagane jest do rejestracji i czy po prostu można się przerzucić na drugi paszport tam. A to grubo. Prawdopodobnie będziesz mógł pewnie na drugi paszport otworzyć, nie? Sobie konto na Bybicie, to nie ma raczej problemu.
tylko że to będzie nowe konto. Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo nie słyszałem. Myślałem, że już tam dawno to poszło i tylko każdy się poprzez VPN tam rejestruje, ale w sumie masz rację, bo jak KYC weszło, to wtedy wymaga już podania tego, wymaga już podania lokalizacji i paszportu. O kurna, to będzie niezły strzał, bo tutaj dużo ludzi siedzi na tym. Dużo ludzi siedzi na... Na Bybicie. Dzisiaj przyszła wiadomość o tym, że po prostu według regulacji UK no, będą po prostu zamykać te konta. Proszę o zamknięcie tych kont i tak dalej, i tak dalej. Kurna. To grubo, grubo. No to ładnie. No to dobra, dzięki za ten. Dzięki za info. Dzięki za info. Tu ktoś pyta, Mindrak. Nie, to nie jest konto Mindraka. To jest, kurna, nie pamiętam, jakie jest konto Mindraka. Zaraz. Konto Mindraka jest... Momencik. O, jest Mindrak. Zaraz, tutaj. O. O, proszę bardzo. To jest 2 razy A. Mindrak. O, tak się to pisze. Mindrak. O, dobra. Okej. Okay. Twitter Mindraka. Mając firmę, trzeba wyciągnąć przy zadłużeniu zyski dla ciebie, nawet dążąc do upadłości, bo dojdą tak mogą. Co może jest tak, że według złodziei państwowych jako banków też zrobimy interes, jak oni, trzeba pytać o moralność. Znaczy, wydaje mi się, że kurna nie ma, bo nie powinno być moralności, jeżeli, nie wiem, do takich czasów dochodzimy jak tutaj, bo oni liczą na naszą moralność, że na przykład, no będziemy tutaj, albo tu, będziemy patriotami, albo tutaj. Kurna, to jest patriotyzm. Patriotyzm to jest iść się na przykład dać zabić, to jest patriotyzm? No nie, nie uważam, że nie, właśnie uważam, że nie. Dużo w tej chwili ludzi, dużo takich kanałów jest otwartych, bardzo dużo. Różnych finansowych, ekonomicznych tutaj. No i dużo bardzo informacji jest na takie tematy, nie? Także nie, tam też pokazują, żeby nie dawać się, żeby na przykład wychodzić w złoto, wychodzić tam w różne rzeczy, gdyż nie ma sensu tutaj układać się z nimi. No, tego. Stara baba Chin tam lata. Już w shorcie. Nie, wywaliło mnie z mojego tego longa już tam, ale nie otwierałem shorta. W Atomie. Właśnie można Atom zobaczyć tutaj. A to nie, już tutaj właśnie to przecięcie, ale nie miałem czasu dzisiaj, nie dałem rady. Nie dałem za bardzo rady właśnie. A gdzie ten Atom może lecieć na przykład? Powiedzmy, no jak miniemy 4-2-4, to Atom może tutaj lecieć na 6-7. Wtedy zobaczymy, czy będzie jakaś dywergencja tutaj razem z RSI i możemy zaczynać. Tu, gdzie mieszkam, dzieci nie mogą na przykład wziąć batona do szkoły, bo innego dziecka nie stać na niego, będzie mu smutno, ale przed rozpoczęciem roku szkolnego stają listę, jakie kredki, piórniki mają mieć to samo. To jest, nie wiem, dziwne. No, ten mem z tym, mem z, ja pierdzielę, tutaj z tym. Zaraz. O, ten mem z, o, proszę bardzo. To jest mem, chyba nie wiem, ile to powinno mieć więcej wyświetleń, ale to jest po prostu interkosmos. Interkosmos. Z tym dzikim trenerem. Ja pierdzielę, tu już jest pełna beka. Pełna beka. Pełna beka. daj, właśnie. Front a hi-fi pewnie zaraz Loom zostały dodane do futures na Binance. A właśnie, bo nie mam ich na wolumenach, a są strzały. Tak jakby po prostu, właśnie mówię, co jest grane. Śledzą od czasu Plandeki. Pytanko, czy wcześniej też rozkminiałeś dane gospodarcze w oparciu, co się dzieje na świecie? Dobrze szło tego w oparciu o realną gospodarkę? Nie wiem. Chyba jest coś nowy, mi się wydaje, tutaj. Ale śledziliśmy od czasu Plandeki? To chyba nieregularnie trochę mi śledzisz, bo przecież głównie chodzi o to, że podaje właśnie dane gospodarcze, które jakby pokazują się w cykliczności od 2000 roku, właściwie od lat 70. Dlatego właśnie podaję te daty, gdyż skracają się cykle. O, tutaj, o, zobacz. Tutaj mamy coś takiego. I skracają się cykle. O. Pyk. Teraz to nie to.
bo to trzeba to zrobić, o, o to, cyk, i tu wyłączyć to, o, proszę bardzo, i cykle się skracają. Tutaj mamy, tutaj mieliśmy, no tutaj właśnie mam to podane, tutaj mieliśmy 335, tutaj mieliśmy na przykład 120 dni, 180 dni, tutaj to nie wiem, co tutaj akurat próbowałem robić, tutaj mamy około 335 dni, tu 180 dni i tu wychodzi, że będzie przynajmniej na moje 180 do około 120. Także już zaczęliśmy raczej iść bokiem, więc wydaje mi się, że jeszcze nam zostało, cykle skracają się dwukrotnie, tak jak tutaj patrzę na te przerwy na przykład, więc wydaje mi się, że tutaj będzie 90 dni szło bokiem. I na, jak nie, no to podobnie jak tutaj, najwięcej powtarza się około właśnie 180, tylko nie wiem, co to tutaj jest. Co to jest to? 180 dni, tak? Więcej się powtarza. Rok wątpię, żebyśmy wytrzymali. Wątpliwa sprawa. Więc później, jeżeli te cykle tutaj, przerwy, zostały skrócone, no to coraz gorzej będzie im wszystkim. Coraz gorzej będzie to utrzymać. Dlatego myślę, że raczej tutaj będzie takie dobitka. Następnie jeszcze szybsze podniesienie się, no i później, nie wiem, wychodzi na to, że będą właśnie te kryzysy typu typu migracyjny, typu ten właśnie tutaj, co Mark tam podawał z tego od tam od kogoś jeszcze z innego researchu, czyli tego Saula Alińskiego, tak? I wszystkie te rzeczy pasują bardzo pod polską narrację, co się tutaj dzieje, czemu na przykład mieliśmy taką ochoczą pomoc, żeby wydrenować z Polski ten cały kapitał. Zobaczcie, to jest właśnie te wszystkie ekonomiczne rzeczy, które są wtedy na YouTube, na tych różnych kanałach, co tam pokazują różne historyczne rzeczy. Okej, okay. Słuchajcie, one idealnie pasują na Polskę. Zobaczcie, w Polsce już gospodarka jest tak rozgrzana, więc teraz trzeba dużo katalizatorów, żeby ją zawalić. I te katalizatory właśnie się pojawiają. I te teorie z lat 60., 50., 40. Się pojawiają. Na przykład sterowanie pogodą, okej? Okay? O, folia. Okazuje się, że już w czasie Wietnamu sterowano pogodą, żeby na przykład wywołać deszcze, monsuny tam. Deszcze. Żeby tam pozycję wroga w Wietnamie osłabić, tak? Już wtedy to robili. A teraz podobno są nowsze techniki, tamten taki profesor teoretyki kwantowej, nie wiem, jak on się nazywa, ten z Japonii, wypowiadał się, że teraz używają laserów, jakiś tam do coś tam do wywoływania, przepychania w ogóle chmur i tworzenia błyskawic i tam takich różnych spraw. Zobaczcie sobie, to wszystko już jest, to żadna to jest teoria. Żadna to jest teoria. Afera wizowa i Day-Day, dwie istotne sprawy, myślę, że powinniśmy poruszyć. Właśnie nie wiem, nie czytałem o Azery, o tej wizowej. Pamiętać należy, że im... A zaraz, bo ja tutaj jestem... O, to tutaj właśnie. O właśnie. Właśnie, czytałem te komentarze. Afera wizowa. Trzeba pamiętać, że im zależy, żeby przemysł militarny rozwijał się dokładnie. Przemysł militarny. Co do Hiszpanki, proszę poczytać źródła. Hiszpanka zatrzymała się na granicy, no właśnie, jeszcze lepiej, na granicy z Rosją. Nagle się zatrzymała. Może coś o BRICS, kolejne państwa dołączą do Bliskiego Wschodu. No, powodzenia. Nie wiem, BRICS dla mnie to jest bardziej na razie reklama. Nie wiem, czy tak, nie wiem. MEX, kolego. No właśnie, MEX na razie będzie chyba giełdą, mi się wydaje, tego sezonu. Na Bybit dowód osobisty, jakiś z adresem, tak. Max bez KYC, ale admin Bybit mówił, że będą się do tego stosować, więc tylko jakiś czas z nich. Aha, no tylko nie wiem właśnie, jak oni mogą, no Binance nie ma problemy, tak, z UK. No nie wiem. Nie wiem. Britain. Nie wiem. Golden. Mam info z pierwszej ręki, w Polsce leci sporo dużych elementów przemysłu militarnego. Nie wiem. Rozmawiałem dzisiaj z teściową, mówiłem jej, że nienawiść do Ukraińców codziennie narasta. Mówiła, że była w przychodni i przyszła Ukrainka i chciała zadać jakieś pytania, ale pani z okienka udawały, że jej nie widzą. No właśnie, i to jest to. Widać, że narracja się wypełnia, oni zostali wystawieni na strzał. Dokładnie. Jak mówiłem, to jest paliwo rozlane po Europie i po prostu teraz ludzie będą celowo, żeby ich wrzucać. A nie wiem właśnie, czy ta... Pamiętajmy, że parę... 2 tygodnie wcześniej, tak? Ukraina tam wydała
jakby listy gończe, tak, za swoimi obywatelami. I nagle pojawiły się w ambasadzie ten list, co pokazywałem wcześniej. Nie wiem, czy ja go tutaj mam. Zaraz. Gdzieś tutaj. Nie. Tutaj. Kiedy ja to pokazywałem? Przedwczoraj, czy? Nie. Nie. O, tutaj, zobaczcie. To to? Tak, 50 tysięcy. Promoting local Polish media coverage of Ukrainians returning and rebuilding. Dziwne rzeczy. W tym samym czasie wszyscy tylko się tutaj scala. Bardzo dziwne rzeczy. Bardzo dziwne rzeczy. Bardzo dziwne rzeczy. Widać, że narracja się wypełnia. Strzał mówi, no właśnie. No właśnie. Kordian Krypto. Dobra. Dobra, Kordian, dawaj, co tam chcesz powiedzieć i będziemy ten. Będziemy, a chyba coś tu jeszcze chciał głos, nie? Grucha chyba miałeś podniesiony też ten, tak? Nie pamiętam. Myślisz, że Korwin specjalnie sabotuje swoje wyniki co wybory? Nie wiem za bardzo, o co chodzi, sabotuje. Zawsze jak ponosił do góry, to wyskakuje z szafy i pierdzieli grupoty, aby do siebie tych niezdecydowanych. A, no, powiem, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Moja teoria jest taka, że chce być nad progiem, aby państwo mu kampanię finansowało, a fakturki są dobrze napisane o Fajrant na 4 lata. No, nie wiem, może jest już znudzony też tym wszystkim. Huk wie, wiesz, on nie zmieniał zdania od ilu? Od 30 lat? Nie zmienił zdania? On jest chyba jako jedyny mówi, tam ludzie z niego śmieją, ale jakby prześledzić historię, to on mówi to samo od 30 lat. Kiedyś mówił o tych zakładach, co upadały. Pamiętam jeszcze w latach, pod koniec lat 90. też się śmiali z niego, ale no nie wiem, patrząc też, to jego racje były chyba najbardziej, są takie, powiedzmy, te o Polsce bardziej tak pasują to, co się teraz dzieje. Na Binance polskie ID już nie akceptują ID prawo jacku, dowód osobisty. To ciekawe. Co myślisz o ILV? Właśnie, no już miałem powiedzieć o hostce. Słuchajcie, hossa, właśnie jakby to tutaj pokazać, hossa zaczęła się od nowych technologii. Wydaje mi się, że nową technologią teraz będą boty z serii takich jak Unibot i inne, gdyż to jest tutaj ta nowość. I to jest jedna z takich kategorii, pewnie nowe też powstaną. Wydaje mi się, że będzie to Web3 Gaming, ale już taki z pełnym zastosowaniem. I ludzie chcą być jakby partią czegoś nowego. W czymś nowym chcą być. I mi się wydaje, że właśnie jak zbiera się dużo takich starszych kapci, to może być coś nie tego. Generalnie mi się wydaje, że większa adopcja NFT-ków będzie i to tam też będzie dużo takich rzeczy, czyli w taki sezon też bym poszedł. Więc ja stawiam na boty tradingowe. Słuchajcie, jeżeli macie, spójrzcie tak jak w tym Bybit, ok? Ludzie są wywaleni. I pomyślcie sobie, każdy chciałby stosować MetaMaska na przykład, albo teraz Telegram Wallet może, tak? Zobaczymy. MetaMaska. I niestety na DEX-ie, wiecie, no ktoś kupi coś, tak jak tutaj powiedzmy ktoś by kupił i nagle cena by poszła i ktoś jest powiedzmy 50% do dołu. Ale jeżeli bot walletowy pozwala mu zastosować stop loss, ok, to czemu nie? Tu mamy DEX wallet, czyli self-custodial wallet z funkcjonalnością CEX-a. Dla mnie jest to bardzo duże, tylko ludzie jeszcze o tym nie wiedzą. Na przykład Unibot będzie królem tych botów. Będzie miał bardzo dobry interfejs graficzny, z tego co odpowiadają, więc nie wiem, może być rewolucja. Potem kolejny jest powiedzmy MevBot, tak, MevFree, też dobrze wygląda. MBot, bardzo podobny do Maestro, do innych rzeczy i wypłaca też revenue share oraz jest KYC team. Więc wydaje mi się, że KYC będzie nieodwracalnym jakby fragmentem, że trzeba będzie to podać, żeby dobry był projekt, żeby był mega pompowujący i potem mieć te rzeczy pod nowe technologie. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Myślisz o ILV, tak jak mówię, no te inne gierki, ILV całkiem nieźle się trzyma, tylko tam troszeczkę tam coś było chyba między tymi ownerami, coś tam się pogryźli, czy omylę projekty, nie wiem. Miałem trochę, ale na razie nie mam, ja wtedy to pod trade tylko brałem. Maćku, czy dywersyfikujesz dostęp do swoich kryptokluczy, haseł na wszelki wypadek? Nie rozumiem za bardzo. Dywersyfikujesz, to znaczy, czy rozsyłam po ludziach? Nie rozsyłam po ludziach, ale tak dywersyfikuję, jeżeli wiesz, co chodzi.
Nie mam wszystkiego, powiedzmy, w jednym miejscu leżącego koło mnie. Nie. Ale też jest tak, że odpowiednie osoby wiedzą, co i jak. Miło weekend. O kurna. Witam. Dałeś głos i tak Dałeś nie głos i tak nie czekałem kiedyś się odezwać, jak ten poczekać poczekać jeszcze, jeszcze, czy normalnie aha, mówić? spoko, nie, mów, bo ja ten, ja to nawijam tak, jak ktoś to mi tam przerywa i Ja gada. wiem, zaleci, ja wiem, zaleci. Jakby od Od dłuższego dłuższego czasu czasu zastanawiam zastanawiam się się nad nad tym, tym, co co się się aktualnie aktualnie dzieje, dzieje, jeżeli jeżeli chodzi chodzi o o Stany Stany Zjednoczone, Zjednoczone, Chiny, Chiny, Rosję. Rosję. Troszkę Troszkę słucham słucham geopolityków, geopolityków, geostrategów geostrategów i i patrząc patrząc historycznie, historycznie, Anglosasi, Anglosasi, pomimo pomimo tego, tego, że że prowadzili prowadzili wojny wojny z z Rosją, Rosją, na na koniec koniec i i tak tak się się z z nią nią dogadywali. dogadywali. I I teraz teraz jakby jakby patrząc patrząc na na problem problem Chin, Chin, problem problem z z perspektywy perspektywy Amerykanów, Amerykanów, żeby żeby powstrzymać powstrzymać Chiny, Chiny, ja ja się się osobiście osobiście zgadzam zgadzam z z tezą, tezą, że że Rosja Rosja będzie będzie Amerykanom Amerykanom do do tego tego potrzebna, potrzebna, żeby żeby zamknąć zamknąć Chiny Chiny lądowo. lądowo. Jaki Jaki masz masz pogląd pogląd na na to? to? Ja Ja już już się się wypowiadałem wypowiadałem wiele wiele razy razy na na to. to. Mam Mam bardzo bardzo podobny podobny pogląd. pogląd. Myślę, Myślę, że że albo albo jeden, jeden, albo albo drugi drugi zdradzą zdradzą się się nawzajem, nawzajem, żeby żeby się się połączyć połączyć z z Zachodem. Zachodem. A A jak jak nie, nie, to to będzie będzie niezłe niezłe jedne jedne podejście. podejście. Mi Mi się się wydaje, wydaje, że że mi się wydaje tak ogólnie, że to Chiny będą na klęczkach do Stanów. Coś, tak, takie coś tutaj widzę. Coś mi się wydaje. A dlatego tak myślę, ponieważ Rosja ma bardzo dużo złóż naturalnych, minerałów, nie za bardzo będzie chciała oddać to wszystko, a to jest łakomy kąsek dla już zbrukanego Zachodu. Ale to jest taka luźna perspektywa, nie wiem, czegoś na kolejne 10-20 lat, takie coś. Także tu dużo się jeszcze może wydarzyć, ale myślę podobnie jak ty, że ktoś kogoś wydyma tam, bo tych dwóch nie może tam być. Po prostu Rosja i Chiny. Nie widzę tego, żeby się dogadały. No No z z perspektywy perspektywy Rosji Rosji strasznie strasznie niewygodne niewygodne byłoby byłoby mieć mieć po po 300 300 latach latach mocarstwo mocarstwo przy przy swojej swojej granicy, granicy, nie? nie? Tak, Tak, właśnie, właśnie, no, no, no dokładnie. dokładnie. Pomimo Pomimo tego, tego, że że nie nie lubią lubią Amerykanów Amerykanów i i drą drą z z nimi nimi koty, koty, wojenki, wojenki, niewojenki niewojenki i i tak tak dalej, dalej, to to jednak jednak to, to, że że oni oni są są daleko daleko i i tutaj tutaj sobie sobie mogą mogą na na wschodzie wschodzie Europy Europy robić robić swoje, swoje, pomimo pomimo tego, tego, że że Ameryka Ameryka krzyczy, krzyczy, no no to to jednak jednak to to nie nie jest jest sąsiad, sąsiad, nie? nie? To To jest jest wygodne. wygodne. Dokładnie, Dokładnie, tak mi się też wydaje. Bardzo podobnie, bardzo podobnie. Tak Tak się się jeszcze jeszcze zastanawiam, zastanawiam, bo bo od od jakiegoś jakiegoś czasu czasu mówisz mówisz o o tym, tym, że że będzie będzie jakaś jakaś folia folia event event pod pod koniec koniec roku. roku. Jak Jak przed przed wybuchem wybuchem COVID-a, COVID-a, około około pół pół roku roku przed przed wybuchem wybuchem COVID-a, COVID-a, ja ja się się śmiałem śmiałem do do znajomych, znajomych, że że historycznie historycznie by by pasowało, pasowało, żeby żeby wybuchła wybuchła pandemia, pandemia, bo bo od od Hiszpanki Hiszpanki minęło minęło 80 80 lat. lat. Następnie, Następnie, jak jak były były Igrzyska Igrzyska Olimpijskie, Olimpijskie, śmiałem śmiałem się się do do kumpla, kumpla, że że jest jest dobry dobry czas czas na na wojnę wojnę i i w w momencie, momencie, kiedy kiedy skończy skończy się się pandemia pandemia i i skończy skończy się się Igrzyska, Igrzyska, to to rozpocznie rozpocznie się się wojna. wojna. I I czy czy teraz teraz to to nie nie wygląda wygląda trochę trochę tak, tak, że że ten ten konflikt konflikt na na Ukrainie Ukrainie zrobił zrobił się, się, że że tak tak brzydko brzydko powiem, powiem, nudny nudny dla dla ludzi, ludzi, przestało przestało to to ludzi ludzi grzać grzać i i trzeba trzeba znaleźć znaleźć kolejne kolejne zajęcie, zajęcie, żeby żeby napędzać napędzać strach, strach, żeby żeby móc móc dalej dalej robić robić swoje. swoje. Czy to Tak, nie nie wygląda wygląda trochę trochę podobnie podobnie tak, tak, że że teraz teraz Zeleński Zeleński chodzi, chodzi, biega, 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 biega biega i i nagle nagle w w pewnym pewnym momencie momencie usłyszy usłyszy to to samo, samo, co co powiedział powiedział mu mu Trump, Trump, czyli czyli weź weź się, się, chłopie, chłopie, gadaj. gadaj. I nagle I nagle kwestia kwestia wojny wojny na na Ukrainie Ukrainie będzie będzie stała, stała, albo albo oddam oddam część część terytorium, terytorium, albo albo mnie mnie ściągną. ściągną. No, No, możliwe. możliwe. I w I w tym tym samym samym momencie momencie coś coś się się odpierdzieli. odpierdzieli. A A mi mi to to strasznie, strasznie, tak tak jak jak ty ty mówiłeś, mówiłeś, że że coś coś na na koniec koniec roku roku się się szykuje, szykuje, powiem powiem tobie, tobie, u u mnie mnie w w gminie, gminie, gmina gmina jest jest około około 10 10 tysięcy tysięcy ludzi. ludzi. Mojego Mojego znajomego znajomego ojciec ojciec sprzedał sprzedał firmę, firmę, bo bo się się nie nie opłacało opłacało robić. robić. W W pracy, pracy, gdzie gdzie pracuje pracuje mój mój wujek, wujek, zaczynają zaczynają się się zwolnienia. zwolnienia. I I tak tak jak jak rozmawiałem rozmawiałem ze ze znajomym, znajomym, który który tam tam ma ma dostęp dostęp do, do, a a czy czy dostęp, dostęp, znajomości znajomości od od osób, osób, którzy którzy mają mają firmy, firmy, które które zatrudniają zatrudniają od od 200 200 do do 1000 1000 ludzi, ludzi, tam tam się się raz raz na na jakiś jakiś czas czas spotykają spotykają na na flaszkę, flaszkę, że że tak tak to to nazwę, nazwę, no to no to mówił, mówił, że że ostatnio ostatnio bardzo bardzo dużo dużo z z nich nich mówiło, mówiło, że że będzie będzie trzeba trzeba albo albo się się zwinąć, zwinąć, albo albo pozwalniać pozwalniać ludzi, ludzi, bo bo się się nie nie opłaca opłaca nic nic produkować. produkować. No No właśnie, właśnie, dużo dużo takich takich wiadomości wiadomości dostaję. dostaję. Dzisiaj Dzisiaj dostałem dostałem chyba chyba ze ze cztery cztery takie takie wiadomości, wiadomości, już już nie nie chciałem chciałem wszystkich wszystkich wklejać, wklejać, ale ale dlatego, dlatego, no no nie nie wiem, wiem, ja ja widzę widzę to to po po prostu prostu jako jako przegrzanie przegrzanie gospodarki. gospodarki. Ja Ja to to widziałem widziałem w w Irlandii Irlandii i i ten ten taki taki szał szał ciał ciał w w Polsce, Polsce, co co się się odbywa odbywa i i każdy, każdy, o, o, mówisz mówisz już już tyle, tyle, że że miało miało paść, paść, mówisz mówisz w w 2020, 2020, o, o, miało miało tego, tego, miało miało paść paść i i ten ten
Fakt, miało paść, ale kto by pomyślał, że wrzucą tyle kasy, która potem spowoduje, powiedzmy, inflację na 20%. O tym już nikt nie mówił. Zawsze ta inflacja to jest taki strażnik ich możliwości, bo oni jakby mogli, to by rzucali, oh my god, codziennie byłoby, nie wiem, 500+, ale wtedy chleb kosztowałby milion. I to jest ich taka ściana, tak mi się wydaje, zobaczymy, jak to będzie. Także no, muszą zadrukować jeszcze ten nadchodzący kryzys, ale później, nie wiem, wydaje mi się też, tak jak Husaria mówi, że ten cykl Bitcoina będzie szybciej, więc tutaj, gdzie mamy mieć halving, powiedzmy, o tutaj halving, wydaje mi się, że ten tutaj buy signal, być może tutaj zobaczymy niezłe wpięcie. Coś mi się wydaje, tak on, no właśnie, Husaria właśnie pokazywał, że tak wychodzi, że byłby szybciej ten cykl, także uważajcie, jak będzie, byłby teraz jakiś dip, to warto się uposażyć, nawet i teraz tutaj, tak jak mówię, alty są na bardzo niskich cenach w tej chwili. I uposażyć się i po prostu, nie wiem, lecieć z tym flow. Pierwszy będzie Bitcoin, jak czyli zawsze, a za nim ten. Jeszcze jedno szybkie pytanie, jeżeli można. Zaorski wypowiadał się na temat sytuacji polskiej w taki sposób, że dopóki Polska gra w amerykańską piłkę, ta Ameryka będzie w Polsce inwestować i będzie pchała ze względu na to, że Polska jest jakby Ameryce potrzebna, żeby trzymać ten blok wschodni twardą ręką. Mi się osobiście wydaje, że Polska nie jest potrzebna, Niemcy są potrzebne. I tak jak byliśmy sprzedani po II wojnie światowej przez Anglosasów, bo nie, ja tego inaczej nie nazywam, a potem został wykorzystany fakt słabości i rozpadu ZSRR po to, żeby Polskę wciągnąć i jakby na swoją stronę. Mi się bardzo mocno wydaje, że jeżeli doszłoby do sytuacji, gdzie duże głowy zaczną się dogrywać między sobą, to Polska może być przedmiotem negocjacji. Właściwie to powiem ci, że jest na to model. Właśnie muszę o tym nagrać odcinek. Jest to model IMF-u. Podejrzewam, że Polska, nie wiem jak to sprawdzić, zapożyczyła się bardzo dużo od Międzynarodowego Funduszu Walutowego i dlatego to, co w Polsce jest, te inwestycje, co każdy mówi, to nie są inwestycje. To są sprzedane infrastruktury w ramach działania osi Londyn-Wall Street właśnie w ramach Funduszu Międzynarodowego. Międzynarodowego Funduszu Walutowego. I to, co się teraz dzieje, że na przykład tu Intel inwestuje, albo jakiś tam inna firma, albo ktoś tam, to nie inwestuje. To już Polska została sprzedana. Sprzedawane są infrastruktury. I jedyny raz, który nie udało się IMF-owi takie coś osiągnąć, to była Południowa Korea, w której wyobraźcie sobie, że jak kraj wszedł, właśnie tak jak Polska, wchodzi w taki ogromny kryzys długowy, dług kryzysowy, czy jak to zwał, to jak już nie mieli rezerw walutowych, żeby te długi spłacać, to obywatele wyszli i oddali swoje złoto, srebro, uzbierało się tego tyle, że pozbyli się tego długu i firmy amerykańskie nie przejęły spółek koreańskich i nie udało się niczego osiągnąć im. I po prostu IMF dostał kosza. To z historii, tak jak czytam na razie, jest to jedyna taka interwencja, że IMF nie udało się upodlić kraju. Także, no wiele jest historii, których nie wiemy, ponieważ tego nie ma. Wojna o pieniądz, właśnie. Także wiele historii, których nie ma. Podobnie tak jak ktoś tu pisał w komentarzu o tej Hiszpance właśnie. Warto poczytać historię, bo my w ogóle znamy co innego niż to było. To jest... Mam takie parę modeli, ale nie mam kiedy czasu tego nagrać. Tam też jest na przykład ważną rolę odgrywa Północna Korea, tylko to już jest taki element, że aż nawet nie chcę tego podawać, bo o Boże, to tak zmienia w ogóle światopogląd. Jest nieciekawy, ta moja teoria nie jest taka ciekawa za bardzo o tej Północnej Korei, ale jeżeli ktoś podstawi zwykłe klocki procesowe pod Północną Koreę i to, co się na przykład dzieje w tej chwili, to jest zbyt duże prawdopodobieństwo i to jest najgorsze, że jak ja widzę duże prawdopodobieństwo, rzeczy, które są w ogóle odklejone, mało się w tym fakcie się mylę na dłuższą metę. Po chwili, rok, 18 miesięcy i mamy popieprzoną tą. Tak jak teraz wchodzimy w fazę kibel bez dna na przykład, tak? Także no nie wiem.
Maćku, nałóż mnie tego procesowego, to podstawiam, bo próbuję to łapać, nie mogę tego zakumać na własną rękę, będę musiał poszukać kogoś, kto będzie umiał mi to wytłumaczyć troszkę. Dzięki wielkie za spoko. Dzięki wielkie za to, że robisz 3-2-1 armii. Spoko, dzięki, na razie, trzymaj się. Od października wraca spłata kredytów studenckich, w US żyje. Tak, no ja o tym mówiłem, tam też ktoś podesłał, że że na przykład jego tam chyba, nie wiem, dziewczyna nie spłaca tego i tam tyle. Także wydaje mi się, że część tych rzeczy to jest trochę przeolbrzymiona. Ale zobaczymy, nie wiem, zobaczymy. No, na pewno będą jakieś spłaty, ale czy od razu wszyscy pójdą siedzieć? Nie wiem. Czy od razu wszyscy będą spłacać albo nie spłacać? Nie wiem, zobaczymy. To też potrzeba by było jakiegoś miesiąca do trzech, żeby te wydarzenia zadziałały. Nie od razu, nie, że pierwszy i do widzenia. Wątpię. Wątpię. Tu słyszę głośnego ukraińskiego kraice. Trzy filmiki po 2 minuty. Jest, oglądał ktoś może jakie zdanie Polska? Nie wiem za bardzo, o co chodzi. Właśnie czuję nienawiść, narasta. Maciek, czy ty medytujesz codziennie? Nie, właściwie to rzadko medytuję. Właściwie to bardzo rzadko medytuję. To tak sporadycznie. Tylko zależy, że mam medytacją. To też tak. No w sumie trochę ciszy dla siebie też mam. Żaden kraj na zachodzie tak Polaków nie ugościł. O właśnie. Dobra, Rucha, masz głos i będziemy kończyć to, bo tu już jest godzina 20. Ostatnio nawet spotkałem się z twierdzeniem wojska, są w PL, zbuntował przeciw USA. No, nie, dla mnie tutaj nie ten. Wojska nie są. No, siemanko. Siemanki. Wiesz co, ja chciałem o tym Korwinie chwilę, bo właśnie tak kiedyś o tym myślałem, że wiesz, poparcie im rośnie, wszystko się zgadza, Mencen tam kampanię tam rozgrywa tiktokowo i w ogóle i zawsze jak im tam jest trochę wyżej, nie, to zawsze Korwin wyskoczy z czymś, z jakąś głupotą, bo tak jak mówisz, on ma stałe poglądy od wielu lat i o takie prywatne i w ogóle wolnościowe. No ale wiesz, to pociśnie tym ludziom alfabetu, tym tęczowym, tu wiesz, znajdzie taki, co polaryzuje ludzi, co w sumie jakby się nie odzywał, to by wiesz. Zyska, mam takie właśnie wrażenie, tak jak napisałem w tym komentarzu, że kurczę, no wiesz, dobrze faktury sobie napiszą, ten próg złapią, państwo sfinansuje kampanię, no i fajran na 4 lata, nie? I drugie pytanie, oprócz tego, co sądzisz o tej teorii, to no mam teraz za niedługo 25 lat i... O kurde, to gratulacje, to gratulacje. Że te, się zastanawiam, że ty żyjesz w tej Irlandii, w sumie nie wiem, być może ze względu na rodzinę, bo mówisz, że masz mega duże taski do krypto, nie? W sensie podatki. No i czy ty widzisz jakieś takie miejsce teraz na tym świecie? No bo wiadomo, co się odpierdala wszędzie dookoła, nie? Nie wiadomo, gdzie... Poza Unią, po prostu, poza Unią. Gdziekolwiek poza Unią. Taka prosta odpowiedź, gdziekolwiek poza Unią, nie wiem. Dużo ludzi ucieka do Albanii, na przykład. No Dubaj to już nie każdy sobie może pozwolić, ale właśnie takie kraje, nie wiem, też dużo ludzi jest w Tajlandii. Powiem tak, że jak ktoś powiedzmy traduje powiedzmy na spocie raz na kwartał na przykład, tak powiem, to wydaje mi się, że takie kraje dosyć biedniejsze to jest zarąbiście tam, ponieważ stać go wtedy na wszystko i jest no problem. Tak, takie powiedzmy, nawet nie tradowanie, a inwestowanie na cyklach, tak bym powiedział. I to już jest rozwiązanie. Sam się zastanawiam, tutaj raczej, jeżeli tak się dalej potoczy, ten kołchoz się nie rozwali sam pod swoim ciężarem, no to nie wiem, ale trzeba będzie jakoś, nie wiem, spierdzielać stąd albo coś takiego, bo tutaj nie widzę tego tak dalej, po prostu nie widzę za bardzo. A co do Korwina, to nie wiem, są jeszcze różne takie inne rzeczy, nie wiem, może się boi, może wie, co się dzieje z innymi, może... Nie wiem, no tak kurde. No słucham. Dobra, ostatnia wiadomość na dzisiaj i kończymy. Halo, jedziesz. No cześć, odnośnie Korwina, tak jakbyś można było wspomnieć. To rzucaj. On kiedyś tam powiedział tam jednej osobie, która z nim wiele lat współpracowała, czemu na koniec zawsze on, właśnie też go analizowałem, wyrzuca takiego kwiatka, który niszczy im to poparcie, nie? I ten, że tak powiedzmy, stary, marynowany dziad, przyznał się tamtemu, no wiesz, z lewej strony dadzą bańkę, z drugiej strony dadzą 2 bańki, no i jakoś ten się biznes kręci i wszyscy wiemy, o co chodzi. Kurde. Przykrać prawdziwe, bo zawsze myślałem, że ten chłop jest inteligentny, a on takimi frazesami później wali, że to naprawdę wszyscy się do tego zrażają, a naprawdę on zawsze to robi, jak to się mówi, wyskakuje Filip z konopi, no i burzymy to, co zbudowaliśmy. I ktoś kiedyś go właśnie podsumował, że w trakcie rozmowy z nim,
kiedy mówił, budujemy to wszystko, robimy, działamy, masa ludzi się angażuje, a na koniec Korwin, ty to niszczysz. I temu ten powiedział, ty jesteś chłop inteligentny i ty powinieneś wiedzieć, trochę tu, trochę tam i będzie dobrze. I wiemy, o co chodzi, to jest raz. Odnośnie Moria, to jest najśmieszniejsze, ale to jest prawdziwe. On gra w grę swoją i tego się już trzymajmy. No nie ma co się oszukiwać, gra w swoją grę. No. Następnie mamy Morawieckiego, nie ma też co się oszukiwać. Zapożyczył nas, gdzie się dało. Ich u Amerykanów, w IMF-ie, w tym Światowym Banku Środowiska i nawet u Japończyków nas zakredytował, więc praktycznie no, muszą coś oddać, nie? Tu się nie ma co oszukiwać. Tak nas zadłużyli, wszędzie jak się patrzy na dane ekonomiczne, to ciągnął kredyt z każdej strony, gdzie można było. A zanim był premierem, był przecież chyba wiceprezesem banku WZW BK, jeśli dobrze pamiętam. Nie? On tam już miał ponad dwie banki rocznie. No. Cały ten układ bankowy, można powiedzieć, znał od podszewki, a on był po studiach historycznych, a później został prezesem banku. No właśnie. Z powietrza się to nie bierze, nie? No właśnie. No. Kolejny temat do przemyślenia na koniec. Mamy Poznań, duże zakłady, które są troszeczkę modernizowane, troszeczkę zamykane. W obecnej chwili dostaję info od znajomego, cyk, przyjedź, jest parę fajnych rzeczy do kupienia. A on wie, co się dzieje nagle. A ten mówi, no weszli z grupą PGZ, będą działać ostro. PGZ, wiemy co jest, czy ludzie zapomnieli? No właśnie. Grupa zbrojeniowa, będą rozwijać się na Poznaniu. Czyli no dalej, no nie wiem, no cały ten konflikt jest po prostu przez kontraktowców z Departamentu Obrony ze Stanów, no to jest ich biznes. Oni muszą, zainwestowali bardzo dużo w tą wojnę i musi im się to zarąbiście zwrócić, więc no tak to wygląda. Mamy te K2 i całą tą resztę tam produkować wszędzie u nas porozsiewane w tym kraju będzie. Że ta grupa zbrojeniowa po prostu naciągnie tych kontraktów niby, coś tam będą rozwijać, poprzez też tą Koreę jakby nie patrzeć. Wszyscy się dziwili, czemu bierzemy te czołgi z Korei, a ja mówię, kurde, zapomnieli, że to przecież jest taki land amerykański. No właśnie, no widzisz. To są wszystkie spółki amerykańskie, wszystkie duże firmy, konglomeraty, koncerny, wszystko działa właśnie w Korei. Te wszystkie Kia, Hyundai, to wszystko i te całe samochody, czołgi. To niby na patentach i licencjach półamerykańskich, tam są pieniądze amerykańskie, dlatego ten kraj tak poszedł do góry praktycznie. No nie, to że kupujemy Amerykanów, no. To my kupujemy od Amerykanów. No, no słuchaj, no wszystko jest tego, tak jak to już pokazuje właśnie historia. Ci te kraje, które ostro się zapożyczyły, teraz tak jak Polska, mi się wydaje, że Polska dużo od IMF-u wzięła, no niestety musimy to spłacać. I tak jak pokazywały to tygrysy azjatyckie, upadły, Japonia upadła. Dlaczego Japonia? Dlaczego ja uczę się technik japońskich, a Japonia gównem stoi, powiedzmy sobie szczerze? Dlatego, że po prostu poległa, tak jak w The Big Short. W ogóle śmieszna jest sprawa. The Big Short miał swoją premierę na rynku japońskim w ogóle. W 1987, 4, 5, coś takiego, w tych latach. I nie wiem, to mnie zastanawia. Skoro ja tylko się tym interesuję raptem powiedzmy 3 lata, tak już na ostro, a właściwie 2 lata takim full time, ja już to widzę. A co wiedzą, czemu dali się nabrać na przykład ci duzi inwestorzy w 2008 roku? To jest tacy powiedzmy 25-letni. To jest dla mnie zagadka, nie wiem. Dlatego dużo czytam też o historii, dużo patrzę różnych kanałów angielskich. Nie, na przykład, nie wiem, jak ktoś słucha Lynn Alden też na przykład. To też w ogóle jest dobra babka, Lynn Alden. Tam w ogóle Lynn Alden, właśnie Mark Moss, tam inni, to jest też dobra brygada, Lynn Alden jest w ogóle inżynierem procesowym, tak jak ja. Okay? I widzę, jak ona to tego i ja mówię, mam podobne myślenie, mówię, Boże, mówię, to widzę i tak mówię, tylko nie słucham jej cały czas, tak, ale ten, bo czasami też mówi tam rzeczy, które nie do końca na przykład tak pasują mi według mojego rozliczenia, ale bardzo dużo takich ludzie wchodzą do tego całego świata z innych biznesów i analizują te wszystkie rzeczy w sposób po prostu bardzo prosty, przejrzysty, taki naukowy. I widać, że ta cała finansjera trzyma się tylko na takim, wiecie, jak ten mem jest, że ten chrupek trzyma te drzwi, nie? Także ten.
Także mówię, tu jak ktoś mówi Hyundai Kia żadnej amerykańskiej licencji, właśnie z tego co czytałem, to właśnie Kora się nie dała i właśnie wydaje mi się, że właśnie Marek masz rację tutaj, nie ma żadnych licencji, właśnie nie ma tych. Dobra, słuchajcie, kończę już, bo już jest półtorej godziny już gadamy, także kolejny live Friday'owy się udał i do zobaczenia, do usłyszenia na tym, do usłyszenia w kolejnych tam update'ach.